Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 8 dzień października, to jest wtorek, to są kolejne wstawaki tak zwane chodzone. Kochani, jest dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy, ośmiornice są w ogóle bardzo fajne, Międzynarodowy Dzień Podologii, czyli nasze stopy, Międzynarodowy Dzień Biometrii, czyli to jest coś tutaj z okiem, takie mierzenie tam w oczach. Ja w ogóle chyba się już robię trochę stary, bo zaczynam słabo widzieć, kiedy czytam. Chyba sobie muszę sprawić okulary, słuchajcie, do czytania. Ale to nie o tym w ogóle dzisiaj ma być. Zapraszam, czołóweczka, odcinek. Lecimy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, tak sobie tu łażę między drzewami koło plebanii, w sensie w Bydgoszczy. Znajdę jakieś takie miejsce, gdzie będzie mnie jakoś widać, ale nie bardzo źle i nie bardzo dobrze. Chyba jest dobrze. Kochani, cytat na dzisiaj, bo dzisiaj mamy oczywiście wtorek, czyli nasze wspomnienia różnych świętych i o świętych teksty. Długi tekst od świętego Izydora z Sewilli. Proszę posłuchajcie. Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić jednocześnie. Jeśli nie, to lepiej się modlić niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem kiedy się modlimy, rozmawiamy z samym Bogiem. Kiedy natomiast czytamy, to Bóg mówi z nami. Kochani, strasznie takie mądre zdanie. Zobaczcie, kochani, często wielu z nas, myślę, w modlitwie, ma takie coś, albo raczej w relacji z Panem Bogiem, ma takie coś, że zastępujemy modlenie się różnymi innymi czynnościami, nie? Często właśnie ludzie mówią, ja się może niewiele modlę, ale dużo czytam książek religijnych. Ktoś inny mówi, ja nie bardzo też potrafię do kościoła i nie bardzo się modlę, ale słucham wielu konferencji na YouTubie. I kochani, często odpowiadamy, jak ja takie zdania często słyszę od katolików, nie? Ale to nie jest to samo, nie warto tak robić, musisz się modlić i tak dalej. I teraz zobaczcie, jak pięknie pisze Izydor, jaki, no właśnie, to jest taka mądrość włączająca, taka inkluzywna, jak to mówimy, nie? Czyli mówi tak, jeżeli masz czas, to warto robić i to, czyli i módl się, i czytaj, i módl się, i słuchaj konferencji, i módl się, i jakby korzystaj z innych rzeczy. Mówi, kiedy się modlisz, no to wtedy ty gadasz do Boga, albo raczej się wystawiasz na Jego działanie. Kiedy czytasz, to też pozwalasz, żeby Bóg przez te rzeczy, które czytasz, mówił do ciebie. I jeżeli nie masz czasu, to rzeczywiście ważniejsza niech będzie modlitwa, niż czytanie, słuchanie, oglądanie i tak dalej. Kochani, i to jest wielka mądrość. Byłoby super, gdybyśmy mogli robić to i to, bo i to rozwija. Modlitwa jest w ogóle niezbędna i modlitwa jest kluczem jakby bez bycia z Bogiem, no nie zbudujemy z Nim relacji. Ale jednocześnie warto też czytać, słuchać konferencji, rekolekcji, wykładów, kateches i tak dalej. Jak masz mało czasu, stawiaj jednak na pierwszym miejscu modlitwę. Z tego drugiego nie rezygnuj na ile możesz, ale jeżeli ci będzie brakowało czasu, to najpierw modlitwa. Kochani, mądre w ogóle to jest. To jest takie ładne podejście, które pokazuje, co jest pierwsze, co jest ważniejsze, ale też pokazuje, że te drugie rzeczy też są potrzebne. Myślę, że, moi drodzy, od Izydora warto się takiej mądrości uczyć. Moi kochani, moi drodzy, tak jak wam już mówiłem, serdecznie pozdrawiam z Bydgoszczy w tych wstawakach w tym tygodniu. Zaraz tu pójdę, podobno zaraz koło plebanii, koło parafii są jakieś takie stare kanały bydgoskie. Tam jest jakiś park. Może nie będzie za dużo ludzi, bo to wtedy się trochę łatwiej nagrywa. I coś wam tam jeszcze ponagrywam wstawakowo. A na dzisiaj to, kochani, chyba tyle. Mam nadzieję, kochani, że te wstawaki takie trochę, wiecie, rozbiegane, rozchodzone, takie trochę chaotyczne w tym tygodniu, bo nie mam tego statywu, nie będą wam przeszkadzały, a wręcz może to będzie też jakoś atrakcyjne. Dobra, pięknego dnia wam życzę, miejcie się najlepiej na świecie, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Wszystkiego pięknego z Bogiem, pa pa!